Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz z Apple na YouTube i dziś rozpoczynam całkiem nową serię na moim kanale, polegającą na tym, że będziecie mogli mi zadawać pytania ogólnie związane z Apple bądź ich produktami, a ja w każdym odcinku z tej serii będę na te pytania odpowiadał. Nurtujące was pytania możecie śmiało pisać w komentarzach pod filmem i ja właśnie na bazie tych pytań będę tworzył następne odcinki z tej serii. Natomiast wracając już do tytułowego pytania, dlaczego produkty Apple są takie drogie? Wynika to głównie z polityki cenowej Apple, która bazuje na tym, że firma ta postrzegana jest przez wiele osób jako marka premium, która plasuje się pomiędzy takimi firmami jak Rolex, Porsche czy Louis Vuitton. Ale Apple pracowało przez wiele, wiele lat na tą pozycję, często tworząc produkty wyprzedzające konkurencję o kilka lat do przodu. Dodatkowo wpływ na wysoką cenę ma fakt, że Apple pracuje nad danym produktem od A do Z i doskonale wie, że tworząc zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt ma wpływ na zdecydowanie większą wydajność podczas użytkowania oraz jakość wykonanego sprzętu, za którą chcąc, nie chcąc musimy zapłacić więcej. W konsekwencji tego klient wydaje więcej na taki sprzęt, bo wie, że będzie on działał lepiej od konkurencji. Oczywiście jest też część osób, która kupuje produkty z logiem nadgryzionego jabłka ze względu na to, że nie są one bardzo popularne i dlatego chcą je mieć, aby po prostu się wyróżniać. Chciałbym zaznaczyć jeszcze jeden bardzo ważny fakt. W krajach takich jak na przykład Stany Zjednoczone, Francja czy Niemcy produkty Apple nie są uważane za bardzo drogie. Oczywiście są droższe na przykład niż laptop od Asusa, ale ponieważ zarobki w tych krajach są większe niż na przykład w Polsce, przez to kupienie sprzętu Apple nie obciąża tak bardzo budżetu domowego. Tak jak mówiłem na początku, możecie pisać na dole w komentarzach pod filmem nurtujące was pytania i to być może właśnie wasze pytanie pojawi się w następnym odcinku z tej serii. Możecie mnie również znaleźć na Twitterze, na Facebooku. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!